Wiele osób mieszkających w małych mieszkaniach czy blokach chciałoby mieć psa, ale martwią się wyjątkowymi wyzwaniami i trudnościami, jakie pojawiają się podczas wychowywania psa w mieszkaniu. Jeżeli też je masz, prawdopodobnie zastanawiasz się, jakie są najlepsze małe rasy psów do mieszkania. Chcemy, aby jak najwięcej ludzi mogło cieszyć się radością z posiadania zwierząt domowych, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Właśnie dlatego stworzyłem ten przewodnik, który pomoże Ci na każdym etapie podróży z psem w mieszkaniu. Od wyboru najlepszej rasy psów do mieszkania, po znalezienie mieszkania, które pozwolą Ci mieć psa i oczywiście wiele pomocnych wskazówek na temat mieszkania z psem. Jakie są najlepsze rasy psów do mieszkania? Po pierwsze, musisz zdecydować, jakiego psa chcesz. Jednak może to być bardziej złożona decyzja. Jeśli mieszkasz w mieszkaniu, ponieważ nie wszystkie psy są dobrze przystosowane do mieszkania. Czynniki takie jak bardziej ograniczona przestrzeń, bliskość sąsiadów, którzy mogą nie docenić czekającego psa i brak przestrzeni na zewnątrz, mogą utrudnić życie z psem. Ponadto potrzebujesz psa, który będzie pasował do Twojego stylu życia i hobby. Wiele osób zakłada, że oznacza to, że są ograniczone do mniejszych psów, ale niekoniecznie tak jest. Mały pies może być mądry w mniejszym mieszkaniu, ale istnieją inne cechy, które są ważniejsze przy ustalaniu, czy pies jest dobrym psem w mieszkaniu. Ogólnie rzecz biorąc, będziesz potrzebował psa, który jest cichy, niskoenergetyczny, spokojny, przyjazny i dobry dla ludzi. Wiele mniejszych psów może być bardzo energicznych, podczas gdy duży pies może być znacznie bardziej wyluzowany. Na przykład bigle są dość małe, ale ich doświadczenie w pracy oznacza, że potrzebują dużo ćwiczeń, więc może być trudno właściwie zaspokoić ich potrzeby bez ogrodu. Co więcej, mają skłonność do ujadania, co może nie być mile słyszane przez Twoich sąsiadów. Z drugiej strony, wysoki, szybki hart może się nie wydawać najlepszym psem w mieszkaniu i wielu uważa, że odpowiedź na hart nie nadaje się do mieszkania brzmi nie. Często jednak nazywane są kanapowymi ziemniakami o prędkości 45 km na godzinę, ponieważ chociaż zdecydowanie potrafią biegać, naprawdę lubią spać i są niesamowicie wyluzowane i spokojne. Mają tendencję do biegania całą swoją energią. W dzisiejszym odcinku mamy dla Ciebie propozycję małych ras psów, które nadają się do mieszkania. Małe psy zajmują mniej miejsca, więc łatwo zrozumieć, dlaczego wiele osób mieszkających w mieszkaniu wybiera właśnie mniejsze psy. Najlepsze małe psy do mieszkania to Bichon Frise, Bolończyk, Boston Terrier, Gryfonik Brukselski, Kawalier, Chihuahua, Jamnik, Hawańczyk, Bulldog Francuski. Bichon Frise to typowy pies do towarzystwa. Niewielki, żywiołowy, o przyjaznym usposobieniu, świetnie sprawdza się w charakterze pupila całej rodziny. Jest bardzo czuły, uwielbia pieszczoty i wspólne zabawy. Bardzo dobrze dogaduje się zarówno z dziećmi, jak i osobami starszymi. Nie jest też konfliktowy w stosunku do innych zwierząt zamieszkujących wspólne gospodarstwo. Choć bywa uparty, bardzo szybko się uczy i jest posłuszny. Mimo licznych zalet, Bichon Frise nie jest jednak psem dla każdego. Zamiast sierści posiada bowiem efektowną wyłękę, która mimo tego, że jest bardzo piękna, działa bardzo uczulająco, przez co kontaktu z psem powinni unikać alergicy. Bolończyk to miły, nieagresywny, wesoły piesek do towarzystwa. Niewielki, o charakterystycznej długiej, kędzierzawej, czysto białej sierści. Na co dzień spokojny i zrównoważony, ale zawsze chętny do zabawy. Niezwykle mocno przywiązuje się do opiekuna. Boston Terriery są bardzo towarzyskie, dynamiczne i żywiołowe. Pomimo swoich małych rozmiarów sprawiają wrażenie, że są wszędzie. Bywają bardzo podekscytowane możliwością szybkiego biegania po całym mieszkaniu. Są też wrażliwe emocjonalnie, to znaczy łatwo je zachęcić do współpracy, ale równie łatwo można je uwrażliwić na pewne sytuacje. Na przykład, gdy czegoś się bardzo wystraszą, to mogą to pamiętać przez bardzo długi czas. Gryfoniki brukselskie są bardzo kochającymi, oddanymi i wiernymi psami, które nade wszystko pragną spędzać czas ze swoimi opiekunami. Nie znoszą samotności, dlatego nie są dobrym wyborem dla osób, które spędzają dużo czasu poza domem. To typowe rzepy, które będą chodzić ze swoim właścicielem krok w krok
i towarzyszyć mu w wykonywaniu wszystkich domowych czynności. Mogą mieszkać na zewnątrz, o ile będą miały stały kontakt z ludźmi. Tolerują inne zwierzęta, potrzebują szkolenia z zakresu posłuszeństwa i konsekwentnego prowadzenia. Niedoświadczeni właściciele mogą mieć problemy z ich ułożeniem. Gryfoniki mają dość duże zapotrzebowanie na ruch. Jeżeli właściciel nie zapewni im odpowiedniej ilości spacerów w ciągu dnia, mogą stać się nadpobudliwe i wykazywać skłonności do destrukcji. Inteligencja i atletyczna sylwetka psów sprawiają, że sprawdzą się w wielu psich sportach typu agility, obedience, a nawet dog trekking. Właściciel musi jednak przekonać psa, że trening jest warty zachodu. Znudzone zwierzęta po prostu przestają wykonywać komendy. Kawaliery są psami bardzo wymagającymi pod względem uwagi ze strony opiekunów. Podążają one krok w krok ze swoim panem i nie chcą go opuszczać nawet na chwilę. Towarzyszą w codziennych czynnościach i dobrze czują się zarówno w mieszkaniach w miastach, jak i podczas długich wędrówek po polach i lasach, byle z ukochanym właścicielem. Brak bliskiego kontaktu z ludźmi czy innymi psami może doprowadzić do psiej depresji. Wbrew pozorom, te spaniele są psami bardzo wrażliwymi. Nie można na nie podnieść głosu czy się zezłościć. Należy raczej je nadmiernie chwalić. Chihuahua. Chihuahua nawiązują bliską więź z jedną lub dwiema osobami. Są ciekawskie, żywotne i inteligentne, jak również głęboko i nieustająco kochające. Jednakże bez wczesnej socjalizacji nie będą miłe dla obcych. Mogą być nerwowe, krzykliwe, a nawet warczeć. Psy tej rasy muszą być socjalizowane jak najwcześniej. Inaczej staną się nerwowe w nowym otoczeniu i nie dogadają się z obcymi, dziećmi i innymi zwierzętami domowymi. To rasa klanowa. Lubią przebywać w towarzystwie innych psów tej rasy. Chiński grzywacz. Oryginalna sylwetka i unikalność rasy sprawia, że często zapominamy, że tak naprawdę to uroczy, towarzyski i pełen łagodności pies, który mocno przywiązuje się do opiekuna. Jego silna potrzeba bliskości i bezpieczeństwa sprawia, że spełnia się w roli żywego termofora, do którego można się przytulić w nocy i towarzysza spacerów w dzień. Charakter grzywacza chińskiego czyni go doskonałym materiałem na psa rodzinnego lub idealnego przyjaciela osoby samotnej. Jamnik to mały pies myśliwski o nietypowej budowie. Ma krótkie łapy i wydłużone ciało, co sprawia, że nieco przypomina salami. Jest zdeterminowany, inteligentny, odważny, żywy i przyjazny. Łatwo przystosowuje się do różnych trybów życia i potrzebuje sporo ruchu, zwłaszcza jeśli nie bierze udziału w polowaniach. To pies o silnym charakterze. Dobrze wyszkolony i socjalizowany, będzie wspaniałym kompanem. Występuje w trzech odmianach wielkości – króliczej, miniaturowej i standardowej. Jamniki dzielimy też na krótkowłose, długowłose i szorstkowłose. Hawańczyk. Hawańczyki są wytrwałe, wytrzymałe, posłuszne i szybko się uczą, co jest receptą na sukces w agility. Na co dzień skore do zabawy, lubią dzieci i bardzo przywiązują się do właścicieli, z którymi potrzebują ciągłego i bliskiego kontaktu. Wydawałoby się, że mały piesek nie potrzebuje specjalnie szkoleń czy tak zwanej twardej ręki, ale hawańczyki mają dość mocny i zadziorny charakter, więc warto nauczyć je posłuszeństwa i nie pozwalać im wejść sobie na głowę, bo gdy tylko to wyczują, na pewno to zrobią. Buldog francuski. Charakterystyczne uszy nietoperza, pofałdowane czoło oraz opadające wargi. Również francuska odmiana buldogów sprawia groźne wrażenie. Nie należy dać się jednak zmienić. Temperament Francuzów jest spokojny i łagodny, chociaż te czworonogi potrafią być też ruchliwe i uparte. Czujny i lojalny buldog francuski to idealny towarzysz, który pragnie bliskości swojego opiekuna. Przywiązuje się do ludzi, uwielbia pieszczoty i doskonale zachowuje się w towarzystwie dzieci. Bliski kontakt z rodziną opiekunów jest dla niego niezwykle istotny. Dlatego nie nadaje się do mieszkania w psiarni. Zdecydowanie woli spać obok łóżka swojego właściciela, a najlepiej razem z nim i słodko pochrapywać. Buldogi francuskie to doskonałe psy stróżujące, które nie mają jednak rozwiniętego instynktu łowieckiego. Na dzisiaj to wszystko. Czekajcie na kolejne odcinki z tej serii. Jeżeli podobał Wam się film, subskrybujcie i zapraszam Was do oglądania innych moich filmów.